zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Naród niewierny trwoży się, przestrasza, na cud Jonasza. Alleluja. Naród niewierny trwoży się, przestrasza, na cud Jonasza. Alleluja. Witam bardzo serdecznie, witam i pozdrawiam to właśnie pieśnią pełną zwycięstwa, pełną nadziei i pełną miłości, a jednocześnie pełną siły. Pieśni, która informuje nas o tym, że Chrystus zmartwychwstał, że poprzez to zmartwychwstanie ukazał się zwycięzcą śmierci, piekła i szatana. Śmierci, piekła i szatana. Kochani, witam, pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego, żeby te święta, które rozpoczynamy, święta zmartwychwstania, święta, do których przygotowywaliśmy się poprzez okres Wielkiego Postu, żeby to były przede wszystkim święta błogosławione, żeby to były święta zdrowe, żeby to były także święta odpowiedzialne, a także, żeby to były święta, które mają w sobie radość. Może nie tę radość w takim wydaniu bardzo, bardzo poziomym, bardzo, bardzo takim horyzontalnym, ale tę radość nadprzyrodzoną, tę radość, którą daje nam Chrystus poprzez swoje właśnie zmartwychwstanie. Ta radość niech to będzie taką radością wewnętrzną, radością duszy, radością serca. Oczywiście my wolimy radość w wymiarze takim fizycznym, radujemy się śpiewając, tańcząc, pijąc, jedząc, bawiąc się, prawda, przy grillu, czy na zabawie, czy na prywatce. To jest też radość, oby tylko ona była godziwa, oby tylko ona była odpowiedzialna. Jest to radość ludzka, do której mamy pełne prawo, ale kochani, właśnie w tym kontekście, w jakim żyjemy, w kontekście pandemii, oczywiście tego rodzaju radości są wykluczone, wręcz zakazane. Nie możemy pojechać do lasu, nie możemy pójść na spacer, nie możemy pójść do kina, nie możemy zrobić grilla, nie możemy pobawić się gdzieś tam, jak będzie ciepło, prawda, pod gruszą, czy pod jakąś tam inną jabłonią i sobie pośpiewać, pobawić się, jak powiedziałem, ewentualnie potańczyć. To są rzeczy zabronione. Nie dlatego, że ktoś chce na nas mścić się, że ktoś chce pokazać jakąś władzę. One są zabronione, zakazane z racji miłości do nas wzajemnie, kochani, do naszego zdrowia, do naszego życia. Jeżeli my tych nakazów nie będziemy szanowali, jeżeli my te nakazy zlekceważymy, to uwaga, zlekceważymy samego Boga, zlekceważymy Jego piąte przykazanie: nie zabijaj. Dlatego też życzę z racji tych świąt, żeby właśnie to wszystko, czego doświadczamy, żeby to wszystko, co zostało na nas nałożone właśnie w atmosferze tych świąt, nadzwyczajnych świąt, jedynych świąt, oby jedynych w naszym życiu i nie tylko w naszym życiu, ale w ogóle w życiu ludzkości, czy w życiu naszej kochanej ojczyzny, czy w życiu Kościoła, żeby to właśnie było przeżyte w patrzeniu Chrystusa, w patrzeniu Chrystusa, Chrystusa, który zmartwychwstał, Chrystusa, który poprzez swoje zmartwychwstanie dał nam właśnie tę nadzieję. Oczywiście też patrzymy w kontekście Jezusa miłosiernego. Zobaczmy, tutaj widzimy na pewno obraz i na obrazie u dołu napis: Jezu, ufam Tobie. Kochani, niech nie zabraknie tych słów, tych trzech słów, które właśnie mamy w tych dniach, czy w tym czasie wypowiadać: Jezu, ufam Tobie, że to wszystko, czego doświadczam, że to wszystko, co przeżywam ja, czy moi bracia, czy moje siostry, że to wszystko jakoś zostanie wyprowadzone i wprostowane, że przyjdzie taki czas, że on przyjdzie jak najszybciej, że właśnie dzięki, owszem, medycynie, dzięki służbom, różnego rodzaju służbom, i tym mundurowym, i tym sanitarnym, i tym medycznym, ale także dzięki Tobie, Jezu Chryste, dzięki właśnie zaufaniu Tobie, bo musi być ta, proszę Państwa, współpraca. Życzę właśnie w czasie tych świąt współpracy między niebem a ziemią. Nie możemy postawić tylko na ziemię, nie możemy postawić tylko na niebo. Musi być tutaj współpraca. Jezus działa poprzez ludzi, Bóg działa poprzez ludzi, pomaga nam poprzez ludzi, wyciąga do nas rękę, pomocną rękę, czy pomocną dłoń innymi rękami naszych braci, czy naszych sióstr. Kochani, no właśnie święta. Święta na pewno w tym sensie takim wizualnym bardzo ubogie, ale święta, które co
do istoty są świętami bez zmian. Chrystus zmartwychwstał, alleluja, On żyje, On nas pozdrawia, On pokazuje nam właśnie to, że jest naszym Zbawicielem, że jest naszą mocą, że jest naszą codziennością, że jest naszą doczesnością, a nade wszystko, że jest naszą wiecznością, do której wszyscy jesteśmy, kochani, przeznaczeni. Chrystus zmartwychwstały właśnie w tym kontekście, który przeżywamy, On jest w sensie liturgicznym troszeczkę okrojony. Zobaczmy, Wielki Tydzień, zwłaszcza Tryduum Paschalne, Wielki Czwartek, nie pojechaliśmy do Ełku czy do innych stolic naszych diecezji. W tym gronie bardzo zawężonym, te właśnie 5 osób w kościele i oczywiście przy ołtarzu, służba ołtarza, czy ksiądz, czy biskup, czy kapłani. Następnie Wielki Piątek, nie było też właśnie tego czegoś takiego wielkiego jak adoracja krzyża, jak całowanie krzyża, nie było tych tłumów, no i Wielka Sobota, nie było święcenia pokarmów, nie było właśnie tego takiego tradycyjnego, bardzo głębokiego i bardzo przez nas szanowanego przeżycia. I oczywiście Wielka Niedziela, nie ma procesji, nie ma właśnie tego takiego triumfu, rzekłbym takiego przepychu, który pokazuje, jak wielki jest Bóg, jak ważne jest Jego zwycięstwo, jak ważne jest Jego zmartwychwstanie. Kochani, przy okazji zwracam uwagę w kontekście właśnie tych życzeń, tego naszego spotkania na taki zwrot. My mówimy, że kościoły są puste. Proszę Państwa, będzie jesteśmy. Nie mówmy tak, naprawdę bardzo proszę, nie mówmy tak. Nie ma pustych kościołów. Jeżeli jest kościół pusty, znaczy, że nie ma kościoła. Popatrzmy, ja jestem w tej chwili w kościele. Czy on jest pusty? My jesteśmy, to ja, czy pan redaktor, czy ktoś tam jeszcze inny modli się pod chórem w kruchcie. Ale proszę Państwa, jest Chrystus obecny. On jest obecny w Najświętszym Sakramencie. To jest dom Boży. On mieszka, więc jeżeli mówimy, że kościół jest pusty, to my wykluczamy Chrystusa. On jest ten, który zmartwychwstał, on jest ten, który umarł na krzyżu, on jest, który został zdradzony, on jest ten, który kocha nas, on jest ten, który jest naszym pokarmem na co dzień święta, pokarm naszej duszy, on jest ten, który jest naszą drogą, prawdą i życiem. Nie ma kościoła pustego. Może być kilka osób, może być kilkanaście osób, może być kilkadziesiąt osób. Oczywiście jest to bardzo ważne, ale właśnie Chrystus, czy ludzie są w kościele, czy nie ma ludzi w kościele, on nigdy nie jest pusty. Jest właśnie Chrystus. Chrystus obecnie, jeszcze raz podkreślam, w Najświętszym Sakramencie. Kochani, no właśnie, też taka przy okazji refleksja. Ja jako kapłan patrzę naprawdę ze smutkiem na te puste ławki, te kilka osób na mszy świętej, no ale co zrobić? No nie mamy na wszystko wpływu, to jest właśnie zrobione tylko i wyłącznie dlatego, żeby właśnie to nasze zdrowie, żeby to nasze bezpieczeństwo naszego ciała, czy naszego w ogóle życia, żeby było w jakiś sposób szanowane i żeby było jakoś otoczone taką bardzo dobrą opieką. Kochani, na zakończenie naszego spotkania bardzo proszę o wysłuchanie fragmentu Ewangelii, który dzisiaj albo słyszeliśmy, albo będziemy słyszeć, gdy będziemy w kościele, bądź też przed ekranami telewizyjnymi. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu, zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc, przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego jest miłował, rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr oraz ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwa razem, lecz ów drugi wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A gdy nachylił się, zobaczył leżące płótna, jednak że nie wszedł do środka. Nadszedł także Szymon Piotr, idący za nim, wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótno oraz chustę, która była na jego głowie, leżąco nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwinięto na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także ów drugi uczeń, który przybył pierwszy. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Kochani, ta Ewangelia też taka pełna nadziei. Do tej pory nie wierzyli jeszcze, a to właśnie, co zobaczyli, czego doświadczyli, uwierzyli. Ufajmy Chrystusowi. Ufajmy też służbom zdrowia. Ufajmy wszystkim służbom porządkowym, służbom i módlmy się za nich. Kochani, wam składam najlepsze życzenia, jeżeli ktoś z was słucha. Jesteście naprawdę cudownymi ludźmi, zawsze jesteście cudownymi ludźmi, ale właśnie ta wasza cudowność, to wasze poświęcenie, ta wasza fachowość, to wasza odwaga, oczywiście mam nadzieję, że bardzo roztropna odwaga, ona przekłada się na to, że ratujecie nasze życie, że ratujecie nasze zdrowie, że ratujecie w jakiś sposób naszą przyszłość. Zobaczmy właśnie to, co się dzieje, dotyka
każdą w zasadzie płaszczyznę doczesną, i płaszczyznę kulturalną, i płaszczyznę religijną, i płaszczyznę ekonomiczną, i płaszczyznę towarzyską, i wszelkie inne, jakie są tylko możliwe. Ona, ta właśnie pandemia dotyka zubaża, a może nawet czasem cofa. Poza tym, proszę Państwa, no być może w tej chwili ktoś spożywa śniadanie wielkanocne, oczywiście każdy, kto śniadanie się pobłogosławił, jak to się mówi, własnoręcznie, prawda, bo nie byliśmy wczoraj w kościele, żeśmy, to może uczynił ojciec, może to uczyniła matka, fragment Pisma Świętego, modlitwa, no i oczywiście śpiew pieśni, tej pieśni, która jest pieśnią zwycięstwa. Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego i dzielę się także z Państwem jajkiem, znakiem nowego życia. Niech Pan błogosławi, niech Pan wspiera, jeszcze raz podkreślam, jeszcze raz wyrażam ogromną radość, alleluja, Jezus żyje. Wszystkiego najlepszego. I na zakończenie, tak jak na rozpoczęcie, jeszcze jedna zwrotka pieśni wielkanocnej. Też bardzo proszę, jeżeli Państwo życzą, to uczyjmy to wspólnie. Ziemia się trzęsie, straż się z grobu miesza, anioł ustępuje, niewiasty pociesza. Patrzcie, on mówi, grób ten próżny został, Pan z martwych powstał. Alleluja. Patrzcie, on mówi, grób ten próżny został, Pan z martwych powstał. Alleluja. I pod skryptum rozpoczynamy oktawę świąteczną. Z tej racji w najbliższy piątek nie ma postu. Można spożywać pokarm mięsny. Dziękuję bardzo. Proszę przyjąć Boże błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pozdrawiam. W Chrystusie zmartwychwstałym. Jeszcze raz wołajmy z radością. Alleluja, Jezus żyje. Alleluja, Jezus żyje. Alleluja, Jezus żyje. Dziękuję bardzo. Zostańcie z Bogiem.